Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Szanowni Państwo, witam serdecznie na kolejnym studium biblijnym w oparciu o list Jakuba z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ze zboru w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego studium będzie przygotowanie na żniwa. Serdecznie zapraszam. Razem ze mną w studium biorą udział Ania, Leszek, Maria i ja, Władysław. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże, napisane pod kierownictwem i natchnieniem Ducha Świętego, chcemy w modlitwie szczególnie prosić o Jego moc, abyśmy właściwie rozumieli, właściwie interpretowali i przekazali. Skłonimy nasze czoła do modlitwy. Nasz drogi Zbawicielu, my w tej chwili, kiedy będziemy otwierać Słowo Twoje, Słowo pisane pod natchnieniem Ducha Świętego, zapraszamy, abyś był z nami, aby obecność Ducha Świętego pozwalała przyjąć te słowa, które są tak nam bardzo potrzebne, słowa, które będą dotyczyły napomnienia do cierpliwości, do wytrwałości. Zagość wśród nas, bądź również obecny razem z naszymi odbiorcami tego studium, abyśmy razem mogli chwalić imię Twoje. O to proszę w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Temat dzisiejszego studium jest przygotowanie na żniwo. Jak mamy przygotować się? Ale żeby przygotować się na żniwa, warto również podkreślić, o jakie żniwa chodzi. No, najważniejsze, żeby nam Słowo Boże odpowiedziało, jakie to będą żniwa, czego będą dotyczyć. Z listu Jakuba oczywiście przeczytamy z 5 rozdziału, wiersz 7 i 8. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. I wiersz 8. Bądźcie i wy cierpliwi, umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. A więc na podstawie Słowa Bożego, na podstawie listu Jakuba już wiemy, o jakie żniwa chodzi. Czytaliśmy, że dotyczy to powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Jest to jeden z głównych tematów Biblii, a szczególnie Nowego Testamentu. Co 25 wiersz Nowego Testamentu mówi na temat tych żniw, to znaczy powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, jako największe wydarzenie, które będzie miało miejsce w przyszłości. Na to wielkie wydarzenie, jakim jest powtórne przyjście, musimy się przygotować odpowiednio. I Jakub doradza nam, jak mamy się przygotować na te żniwa, na to wielkie wydarzenie, powrót Jezusa Chrystusa. Jakub podchodzi bardzo praktycznie. Używa pewnej ilustracji, że tak jak są żniwa na roli, tak również z tego przykładu możemy czerpać, jaki sposób mamy przygotować się na te największe żniwa, jakim jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Aby żniwa były pełne, aby zboże było dojrzałe i aby te żniwa mogły nadejść, co musi nastąpić w rolnictwie? Żeby rola mogła dać plon, tak, potrzebna jest woda. W tamtym regionie, ale podobnie jest i u nas.
żeby wzrosło najpierw ziarno, które zostało zasiane, musi spaść deszcz. Później, żeby dojrzało zboże, też jest potrzebny deszcz. I mamy tutaj takie właśnie sformułowania, które padają w tych tekstach biblijnych, że mamy wczesny i późny deszcz. Tak. Jaka rola była w tym obrazie zaczerpniętych z tych żniw na polach rolniczych? Jaka rola była wczesnego deszczu? Już Leszek częściowo powiedział, że wczesny deszcz był w Palestynie, częściowo również u nas, aby wysiano ziarno, aby co powinno się stać z tym wysianym ziarnem. Proszę bardzo. Mówimy tutaj o tym, żeby ziarno po zasianiu musi wykiełkować. Tak. Więc dla mnie było zaskakujące to, że wczesny deszcz, my byśmy sobie kojarzyli, że to będzie wiosną. A tymczasem wczesny deszcz jest jesienią. Jesienią się sieje zboże, jesienią się sieje ziarno. I ten wczesny deszcz już nastąpił. Nastąpił podczas wylania. Dlaczego deszcz? Musimy powiedzieć, że woda jest woda, deszcz. To symbole Ducha Świętego. I dlatego Jakub używa tutaj ilustracji deszczu, ażeby nam uzmysłowić, że chodzi o właśnie wylanie Ducha Świętego. O tym jeszcze będziemy mówili, ale wiadomo, z tego obrazu, z tego przykładu z rolnictwa, tak jak już było to kilka razy powtórzone, że wczesny deszcz pada jesienią, wtedy, kiedy ziarno jest wysiane, aby to ziarno mogło zakiełkować i wzrastać. A późny deszcz, kiedy powinien pojawić się? Późny deszcz to jest ten deszcz wiosenny, kiedy już ziarno dojrzewa. Tak. Kiedy ziarno zakiełkowało, wzrosło, już są kłosy, aby te kłosy, to ziarno w tych kłosach było jakie? Dojrzałe. Dojrzałe. Do żniwa. Do żniwa. Pełne, aby było. To znaczy, żeby dojrzało, to jest potrzebne generalnie słońce. Ale to, żeby ono było odpowiedniej wielkości, żeby miało odpowiednie składniki, tak, żeby zaciągnęło to z ziemi, te rzeczy, te elementy, z których się składa, potrzebuje wody. Tak jest, tak. Oczywiście woda jest jednym z czynników słusznie podkreślone, i słońce, i energia, która jest w glebie, ale to wszystko nic by nie dało słusznie, gdyby nie było deszczu. Pod wpływem deszczu, jeszcze raz podkreślamy, ziarno zakiełkuje i wzrasta. I dochodzi do tego momentu, że przychodzi czas żniwa i wtedy pada deszcz. Jaki? Wiosenny. Późny. Wiosenny. Do żniwa to już późno. No, tak nam się czasem kojarzy wiosną, że to będzie ten wczesny. Nie. To wiosną, szczególnie w warunkach palestyńskich, które to było pisane, zboże dojrzewało i aby było pełne, gotowe do żniwa, potrzebny był deszcz. Przygotowując się do tego studium, spojrzałam dzisiaj przez okno i ku memu zaskoczeniu zobaczyłam po prostu ilustrację do tego studium, ponieważ za oknem, po dzisiejszej dobie deszczu, bo akurat padał deszcz, po prostu zazieleniło się pole. Przedtem go nie było, była zwyczajna jakby orna ziemia, może nawet ugór, a teraz już jest zielono. Po jednej nocy, więc zaraz skojarzyłam sobie, właśnie to jest ten tutaj wczesny deszcz, mimo że jest to jesień. Tak. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że w Starym Testamencie, chociaż studiujemy z Nowego Testamentu Księgę Jakuba, to jednak już w Starym Testamencie mamy wiele ilustracji związanych właśnie z tym wczesnym i późnym deszczem, z rolą, z jej uprawą. I jest to w kontekście zawsze błogosławieństwa Bożego, że ten deszcz daje Pan Bóg. A to, co ma rolnik robić, jak już wysiał to ziarno, to po prostu czekać na to, że ten deszcz spadnie, że wzejdzie to zboże.
i że później też będzie padał, żebym mógł mieć obfite plony. Tak. I ten deszcz jeszcze też warto podkreślić, jeden i drugi musi spaść w właściwej porze, w odpowiedniej. Jakby wysiane ziarno i deszcz no, w tym okresie nie był zesłany, no to, to po prostu groziłoby to klęską jakąś przyrodniczą. Albo żeby wtedy, kiedy przychodzi okres żniwa, żeby te ziarna nie były skropione, nie były pełne, nie były dojrzałe. A teraz możemy przejść do kolejnego zagadnienia, to co już Maria częściowo powiedziała, a mianowicie, że w Piśmie Świętym Duch Święty, który daje wzrost, do czego jest przyrównany? No właśnie do wody, do deszczu. Tak, do wody, do deszczu. Tak. Czyli do czegoś, co daje wzrost. Co ożywia, tak jest. No, Duch Święty, tak jest. O ziarnie też jest powiedziane, że człowiek sieje, a Pan Bóg daje wzrost właśnie. Tak. No bo to Pan Bóg zsyła i deszcz, i słońce, i wszystkie warunki, i moc, która jest w glebie. To wszystko jest dziełem Bożym. I człowiek jedynie, czy w tym wypadku rolnik, musi to wszystko wykorzystać w odpowiedni sposób, a bardzo często cierpliwie czekać, jak wysieje, żeby ten deszcz spadł i żeby to ziarno zakiełkowało. A więc już podkreśliliśmy, że deszcz jest symbolem Ducha Świętego, zesłania. No nawet bezpośrednio w kontekście Ducha Świętego jest napisane, tak, że wyleje Duch. Tak. Także odnośnie właśnie tego symbolu wody, deszczu. Tak. Wyleję Ducha, ześlę moc Ducha Świętego. Duch Święty obdarzy no, nas tą mocą, w wyniku którego może nastąpić wzrost, no i systematyczne dojrzewanie. No i kiedy ten wczesny deszcz już został zesłany, w sensie takim już nie przenośnym, ale rzeczywistym, deszcz Ducha Świętego? Możemy powiedzieć, że na początku tej ery chrześcijańskiej, tak, kiedy przychodzi Dzień Zielonych Świątek, Pięćdziesiątnicy, i wtedy następuje wylanie Ducha Świętego i niezwykłe rzeczy się dzieją wśród ludzi. Wskiełkowało wtedy właśnie to, ta idea, to chrześcijaństwo, te wartości, które Chrystus zgłosił tyle lat i uczył, one tak wtedy wzeszły w wielu, wielu sercach. Tak. Zresztą, proszę bardzo. Czyli był to ten właśnie deszcz, pierwszy deszcz. Deszcz, który, wczesny deszcz, określając go pory, to byłaby ta jesień. Tak. I zresztą Jezus Chrystus, w ogóle cała Biblia, już Leszek wspomniał, a szczególnie Chrystus, gdy był na ziemi, gdy jego misja się kończyła, zapowiedział, że ja odejdę, ale na to miejsce poślę Ducha Świętego i On będzie was wprowadzał we wszelką prawdę i tak dalej, jak również On będzie dawał wzrost. I rzeczywiście po odejściu Jezusa Chrystusa, a odszedł w 40 dniu po zmartwychwstaniu, w 50 dniu, kiedy rozpoczął swoją pośredniczą służbę w niebiańskiej świątyni, stąpił na ziemię Duch Święty w postaci tego wczesnego deszczu. I mamy pierwsze przykłady tego. Ale musimy też podkreślić, że to nie nastąpiło tak zaraz po niebowstąpieniu, że poprzedzało to 10 dni modlitwy. Tak. Bardzo żarliwej modlitwy i jedności, zjednoczenia wszystkich chrześcijan. I rzeczywiście to była odpowiedź na tę modlitwę. Tak. Dlatego też był to okres oczekiwania, modlitwy, studiowania Słowa Bożego, wyznawania, jednania się między sobą, bo wiemy, jakie też różnice były wśród apostołów. Czyli przygotowania się na ten deszcz. Przygotowania. I to wszystko było przygotowaniem na ten deszcz. No i gdy ten deszcz spadł, jakie owoce tego były? Nawróciło się od razu najpierw 3000, potem więcej, chyba 5000 ludzi. Ludzie mówili językami, byli zaskoczeni, że każdy słyszy mowę w ich własnym języku, chociaż tak,
to było prawie niemożliwe. Oczywiście, tak. Czyli pełne wyposażenie do misji było. Tak. To nie było jakieś mówienie językami dla samego sztuki, dla sztuki, ale to było mówienie, aby dotrzeć do różnych ludzi, którzy wtedy zebrani byli w Jerozolimie. No i to tak możemy nawet podkreślić. Apostoł Piotr, i to ten, który niedawno zaparł się Chrystusa, ale się nawrócił, wystąpił z potężnym przemówieniem w mocy Ducha. Kogo? Do Ducha Świętego. I jedno przemówienie, tak jak Maria powiedziała, 3000 dusz się nawróciło. Ktoś powiedział, że dzisiaj może nam trochę brakuje tego Ducha Świętego. Ktoś tak nawet przesadnie powiedział, że dzisiaj to możemy często, albo musimy częściowo, 3000 kazań powiedzieć, aby się jedna dusza nawróciła. Co znaczy Duch Święty, co znaczy Jego moc. I dlatego ta lekcja apeluje, abyśmy podobną drogą szli, no i przygotowali się na żniwa, na przyjście Jezusa Chrystusa. A to możemy jedynie dokonać, to może się stać w mocy Ducha Świętego, oczywiście. Tak. Proszę bardzo. Czyli czekanie na deszcz nie może być czekaniem bezczynności. Tak. Jest to czekanie, które musi być aktywne. Zgoda. Tu możemy nawet przytoczyć, że czy byłby sens zsyłanie deszczu na zboże, na owoce, na kłosy, które są puste. Czy byłby sens zsyłanie na drzewa owocowe, aby te owoce były takie pełne, soczyste, dojrzałe, gdyby tam, tak jak śpiewamy w pewnej pieśni, prócz liści nic, oczywiście. I dlatego mamy być aktywni, przygotowywać się na Jego wylanie, aktywni być w pracy, a Bóg wzmocni naszą pracę. W jaki sposób? No przez udzielenie Ducha Świętego i pełnego wyposażenia do pracy. Tak. No i to wydarzenie jest bliskie. W związku z tym, do czego nas to zobowiązuje, że to wydarzenie, to znaczy mówiliśmy, te żniwa, czyli powrót Jezusa Chrystusa, no, jest bliski. Jak mamy się na to przygotować? No. Wylanie deszczu w ogóle było warunkowe. Jest powiedziane było już wcześniej, czytam z Księgi tak. Powtórzonego Prawa, że a zatem jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które ja wam dziś daję, miłując Pana Boga waszego, służąc Mu z całego serca i z całej swojej duszy, to On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny i wiosenny. A ty będziesz zbierał swoje zboże, moszcz i swoją oliwę. To przygotowanie to jest czystość serca, to jest tak. Służba Bogu, to jest właśnie serce gotowe na to, ażeby Bóg mógł pełnię swego ducha w nas wlać. Bo może my mamy Jego cząstkę, ale tej pełni ciągle oczekujemy. Tak. I dlatego Jakub w 5 rozdziale swego listu, w 8 wierszu, co powiedział? Że bracia, w związku z tym, że to największe wydarzenie, te żniwa świata, czyli powrót Chrystusa się przybliża, jaki apel kieruje do wierzących? Bądźcie cierpliwi, ale umacniajcie swoje serca. Tak. Co to znaczy umacnia swoje serca? Jak byśmy to określili? Zresztą w oparciu też o Słowo Boże. Też inne teksty, które możemy czytać. Jest to utwierdzenie w prawdzie. Tak. Jest to wytrwanie w różnych cierpieniach. Jest to próba wiary. Tak. No, jest też podkreślone, że nie ustawajcie. Jest podkreślone, strzeżcie się złego. Tak. No i przede wszystkim korzystajcie w oparciu o list Piotra. No, kto nas, albo co nas może oczyścić w oparciu o list Piotra, pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 19 wiersz. Może ktoś przeczyta. Mariu, masz
przeczytaj. Nie, ja nie. mam tekst. Inny, dobrze, to ktoś inny przeczyta. Ale chciałabym jednak z psalmu 139, tak. ostatnie wersety, dotyczące serca. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. I właśnie tak. chcę wrócić tutaj jeszcze do tej modlitwy w ciągu tych 10 dni. Ludzie tak właśnie badali swoje serca, oczyszczali je. Tak. I czekali właśnie na zesłanie Ducha Świętego, ale załatwiając między sobą wszelkie to, co wspomnieliśmy, różnego rodzaju sprawy. Tak. A w jaki sposób możemy oczyścić się? Co na ten temat napisał apostoł Piotr z kolei w pierwszym rozdziale i 19 wierszu? Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. A 18 wiersz może jeszcze przeczytać, proszę Aniu. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, tak. jako baranka niewinnego i nieskalanego. A więc nie srebrem, nie złotym, nie marnymi uczynkami, takimi czasem bezmyślnymi uczynkami, ale jedyna rzecz, która nas może oczyścić, przebaczyć nam grzechy, jedynie to jest możliwe w czym według tych słów? Jezus Chrystus. Wyznać grzechy i przyjąć Jego łaskę. Tak. W krwi Jezusa Chrystusa. Tak, bo On umarł, zapłacił cenę, a my przez wiarę musimy tą Jego zapłatę przyjąć. Tam jest powiedziane, że zostaliśmy wykupieni. Mnie się to słowo bardzo podoba, wykupieni. Tak. Zostaliśmy zaprzedani do czegoś. Tak jak niewolnik był zaprzedany i byłby na wieki pozostał niewolnikiem, ale bardzo często tam, gdzie byli niewolnicy sprzedawani, pojawiali się filantropi i pytali, ile ten niewolnik kosztuje. No, podana była cena. Dobrze, ja go kupuję. A jak go kupił, podchodził. Wiecie, dlaczego was kupiłem? Aby was uwolnić. Jesteście wolni, możecie odejść. Czyli to był jedyny sposób, dzięki któremu mogli ludzie wyrwać się z tego, przepraszam za określenie, tego diabelskiego kręgu niewolnictwa. Przez wykupienie. I Piotr mówi, że wykupienie z niewoli grzechu i tych wszystkich konsekwencji grzechu, śmierci i tego jedynie we krwi Jezusa Chrystusa. No i to jest to najważniejsze przygotowanie na żniwa, abyśmy byli oczyszczeni, wybieleni, wykupieni krwią Jezusa Chrystusa i oczekiwali na to największe drugie wydarzenie po pierwszym wydarzeniu, drugie wydarzenie, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Leszek jeszcze ma tak. ciekawą myśl. A więc powiedzieliśmy sobie już sporo na temat wczesnego deszczu, a teraz powiedzmy coś na temat tego późnego deszczu, który, jak wierzymy, dotyczy nas, bo ma spaść tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. I w Księdze Joela czytamy takie słowa. To jest trzeci rozdział i wersety przeczytam od pierwszego do trzeciego. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha i ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Tak. A teraz powiedzmy, to jest piękny tekst, piękna obietnica. Jaki mamy dowód, że to dotyczy naszego czasu? Jeszcze kolejny werset brzmi. Ale jeszcze do Joela wróćmy. Do Joela. Nie zostawimy tego. Jaki mamy dowód, że to dotyczy czasu końca, tego przed żniwami? Tam wymienione są między innymi... Znaki takie, które opowiadał, tak. o których mówił też Jezus Chrystus w 24 tak. rozdziale tak. Ewangelii Mateusza. Tak. Czyli te same znaki, o których słusznie
których mówił Jezus Chrystus, że to są znaki Jego powtórnego przyjścia, czyli tych żniw, jak mówimy. No i te same znaki wcześniej wymienia Joel. Więc na podstawie słów Jezusa Chrystusa jesteśmy przekonani, wierzymy, że to dotyczy czasów poprzedzających żniwa, poprzedzających powrót Jezusa Chrystusa. I piękna obietnica, dobrze, że Leszek to przeczytał, że wylejem obfitość Ducha Świętego, no abyśmy na te żniwa byli przygotowani. Maria wcześniej. Ja chciałam dodać jeszcze kolejny werset, że słońce przemieni się w ciemność, jak księżyc w krew, zanim przyjdzie u wielki, straszny dzień Pana. I to są znaki, które się wypełniły. To wielkie trzęsienie ziemi w Lizbonie w 1755 roku, potem kolejne wydarzenia, spadanie gwiazd, ciemna noc, ciemny dzień. Tak, czyli te znaki się wypełniły. One są dowodem tego, że zapowiedzią tego, że ten czas końca jest bliski. Jest, nadszedł. Tak. I że żyjemy w tym czasie końca, czyli inaczej poprzedzającym żniwa. Poprzedzającym powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Czy ja mogę zadać pytanie? No. Czy ten deszcz wczesny, jesienny, to nie trwa do dzisiejszych dni? Trwa do dnia dzisiejszego. O właśnie, jak to jest dzisiaj z nami? Czy my już mamy ten deszcz późny? Już korzystamy z niego, czy też mamy jeszcze oczekiwać na niego? A jak to jest w kontekście naszego życia, nawrócenia? Czy to nie jest tak też, że przychodzi taki moment, kiedy Bóg dotyka naszych serc? To jest ten wczesny deszcz, kiedy się nawracamy. Tak. I który powoduje, że stajemy się ludźmi wierzącymi, tak, oczekującymi na powtórne przyjście Chrystusa. I Jezus opowiedział taką przypowieść o 10 pannach. Mhm. One tam przygotowały te lampy, wszystko tak, było przygotowane. Mateusza 25 rozdział, tak. Tak. I Jakub też mówi o przygotowaniu i oczekiwaniu, cierpliwie i tak dalej. I teraz jest ten też późny deszcz, bo okazuje się, że ten Duch Święty jest potrzebny, żeby wejść do tego odpocznienia, które na to, dostać się na tą ucztę weselną też, jak w innym kontekście. Tak. No może w Palestynie tamte żniwa szybciej nastąpiły, czy w przyrodzie. U nas może w naszym klimacie tak szybko to nie następuje. Ale ten deszcz, który spowodował, że ziarno zakiełkuje, ten deszcz spowodował również, że to ziarno zakiełkowane następnie wzrastało. Aż do tego momentu, kiedy zbliżyły się żniwa. I Bóg zapowiedział, że w tym trudnym czasie, poprzedzającym powtórnym, moglibyśmy mnóstwo tekstów czytać, jak to trudne czasy. Zresztą nie trzeba Państwa przekonywać, że żyjemy w trudnym, niełatwym czasie. Bóg zapowiedział, że szczególną obfitość Ducha Świętego ześle, który nazwany jest tym deszczem późnym, abyśmy tak jak mówimy, mówiliśmy, czytaliśmy przede wszystkim ze Słowa Bożego, no, abyśmy byli przygotowani na to wielkie wydarzenie, jakim jest powrót Jezusa Chrystusa. Dobrze. Przepraszam, ja w kontekście tego chciałbym jeszcze tak podkreślić pewne myśli i dlatego zadam pytanie. Tak. Do czego jest potrzebny ten późny deszcz? Mhm. Skoro nawróciliśmy się, mamy oczekiwać, no to otrzymaliśmy tego Ducha Świętego, więc czekamy, Jezus przychodzi i po sprawie. Po co jest potrzebny w takim razie ten późny deszcz? Zgoda. No proszę bardzo. Mam tu współpracowników i oni chętnie odpowiedzą. Po co ten późny deszcz jest potrzebny? Może skorzystajmy też z tego przykładu, powiedziałbym, rolniczego przykładu, że deszcz oczywiście przychodzi, aby co było? Żniwo. Aby żniwo, aby owoce czy ziarna były dojrzałe, pełne, to bez deszczu tego późnego to te ziarna pszeniczne to takie wyschnięte są, owoce niesoczyste są, a natomiast ten późny deszcz spowoduje pełną dojrzałość i dlatego też w pełnej dojrzałości
to jest przynajmniej moja myśl, może będzie uzupełniona w pełnej dojrzałości, duchowej dojrzałości. Tak, żebyśmy dojrzeli duchowo. Żebyśmy my dojrzeli duchowo. I przynieśli owoc. I przynieśli owoc. Czyli przekazali tę Ewangelię dalej. Tak jest. I to dobry owoc, abyśmy przynieśli. Tak. Ale żniwo wiąże się też z pewnymi trudnościami, bo tak. Może być pośród tego ziarna i konkol. Tak. To też jest ciekawa sprawa, bo do żniwa zarówno to ziarno, znaczy to dobre zboże, które wzrasta, i konkle rosną razem. Tak. Jezus mówi, że nie da się tego oddzielić w tym momencie. Trzeba doczekać do żniw, kiedy pokażą owoce się, czy będzie wiadomo, że to jest konkol, a to jest zboże. Tak. Czyli, tak, proszę bardzo. No to właśnie tak. Czy pełne rozróżnienie dopiero przy żniwach. Tak. Ale możemy już wcześniej na podstawie Słowa Bożego zauważyć też nieraz, co jest konkolem, a co jest pszenicą. Ale możemy jako ludzie się pomylić, dlatego Chrystus mówi, poczekajcie do żniwa, jak nie jesteście w stanie to odróżnić, to przy żniwach wtedy już bez wątpienia można rozpoznać, co jest pszenicą, a co jest żniwem. No niestety, ja rozumiem, że to jest obraz Kościoła, wiernych, zgromadzenia wiernych, bo to chodzi o, konkol jest w tym życie, a nie na zewnątrz tego żyta, tego zboża. Tak. To dotyczy chrześcijan jako takich. Tak, ci, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa, czy Go szczerze, w pełni przyjęli i tak dalej. Nie, może nie dotyczy jakiegoś wybranego Kościoła, ale wszystkich naśladowców Jezusa Chrystusa. A Ewangelia głoszona jest po całym świecie, a szczególnie w mocy Ducha Świętego. Ewangelia będzie w potężny sposób głoszona. I dlatego w związku z tym, że te żniwa nadchodzą, powtórne przyjście, ale Słowo Boże mówi też, że dnia ani godziny tego największego wydarzenia przyszłości możemy rozpoznawać tylko na podstawie znaków. Że jest blisko. Że jest blisko. Że to jest czas, w którym możemy się tego spodziewać. Natomiast Słowo Boże mówi, że dnia ani godziny nikt nie zna. Wszelkie wyliczenia powtórnego przyjścia są niezgodne z tym, co powiedział Jezus Chrystus. I dlatego też Jakub apeluje, szczególnie w tym 5 rozdziale i 10, 11 wierszu, żebyśmy byli cierpliwi. Jak to zilustrował? Księga Jakuba, 5 rozdział, 10, 11 wiersz. Aniu, przeczytaj. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. I wiersz 11. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeli o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Tak. A więc mamy w Piśmie Świętym przykłady ludzi cierpiących i nieraz ludzi, którzy wołali, jak ten problem, jak to cierpienie, jak te doświadczenia jeszcze długo będą trwały. Ale jest powiedziane, że cierpliwie oczekiwali i wybawienie przyszło tak jak w wypadku Joba czy wielu innych. Więc jest to zachętą, przykłady tych ludzi powinny być zachętą dla nas, abyśmy również co? No, cierpliwie czekali i byli gotowi na to wielkie wydarzenie. Tam czytamy również, że dzięki tej mocy oczyszczającej, że możemy być czyści, jak ostatnia część naszej lekcji mówi, jak co? Kryształ. Jak kryształ mamy być, tak. Kryształ musi być oczyszczony, ociosany, żeby przedstawiał tutaj tą szczególną wartość. Na czym polega ta czystość, ten kryształ? Żebyśmy byli szczerymi w czym? W wierze. Wierze.
w miłości, tak jest, w zaangażowaniu, w służbie dla innych i tak dalej. Szczególnie w tym trudnym czasie, w którym przypadło nam żyć, ale jak jest trudny czas, to możemy być spokojni, bo na ten trudny czas Bóg chce zesłać szczególną moc. Tak możemy przykład wziąć, jak nadejdą mrozy, to temperatura w pokojach zawsze może być jednakowo, tylko musimy więcej energii dać, aby mimo spadku temperatury jednak zawsze była ta właściwa temperatura. Więc też w tym czasie końca, mimo tych wielu trudności, tutaj moglibyśmy całą masę tekstów oczywiście czytać, no jest powiedziane, że na ten czas końca Bóg daje szczególną pomoc, szczególną moc. Duch Święty stąpi, aby nas, no, aby nam pomóc to przetrwać, no i być gotowy na żniwa, na spotkanie. No cóż nam pozostaje innego? Tylko jedno. Podziękować Panu za to, no i korzystać z tej mocy, której w postaci deszczu, tego wieczornego, którą Bóg pragnie nam udzielić. I pragnie udzielić, tak. Podziękujmy Panu za to. Dobry, łaskawy nasz Boże, Ty wiesz, jak wiele potrzebujemy, jak Twojej miłości, Twojej łaski, Twoich błogosławieństw, abyśmy mogli wzrastać, abyśmy mogli żyć, idąc za Tobą. Panie, prosimy Cię więc o to, abyś wylał na nas swojego ducha, abyśmy mogli wytrwać w tych trudnych czasach, które jeszcze nadejdą, albo może już niektórzy z nas doświadczają już teraz bardzo trudnych przeżyć i potrzebują wsparcia Twojego. Ty, Boże, Panie, błogosław im i nas. W imię za to proszę. Amen. 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 Szanowni Państwo, dziękuję za to, że byliście razem z nami podczas tego ciekawego studium, ale pragnę zapowiedzieć, że na tym nie koniec, że będziemy za tydzień studiowali kolejną lekcję na temat modlitwy, uzdrowienia i odrodzenia. Już nie mówiąc o tym, że w następnym kwartale, po nowym roku, będą również bardzo ciekawe studia oparte o Księgę Przysłów. Dziękuję Państwu i zapraszam do korzystania ze Słowa Bożego. Thank you.